bardzo szczególnej frekwencji, bardzo wyjątkowego rytuału i bardzo szczególnego momentu. Kilka minut temu zakończyliśmy pierwszą świątynię magii i muzyki na Mazurach, a już w tej chwili dokładnie z tą mocą tutaj zgromadzoną, dokładnie z tą frekwencją, którą udało się uzyskać i z tym szczęściem, które towarzyszy zarówno mi, jak i wszystkim uczestnikom po ostatecznym rytuale Zwycięstwa Światła, zapraszam Was na bardzo szczególne warsztaty świetlistej transformacji, które odbędą się 11 maja we Wrocławiu. Jest to bardzo ważne, dlatego że takie warsztaty są przygotowaniem do każdego procesu spirytualnego i każdego procesu duchowego, z którym chcecie się zmierzyć. Świetliście transformować może każda osoba, która ma w sobie odpowiednio skierowaną ku sobie i do swojego wnętrza uważność oraz która potrafi skorzystać z procesów zewnętrznych do tego, by tę uważność utrzymać, by nie spadać z wibracji, do tego, by przez cały czas te obrane kierunki i te wyznaczone punkty, do których chcecie dotrzeć i którymi chcecie się stać, po prostu były na kursie, były na drodze i żeby sama Wasza rzeczywistość do nich prowadziła. Świetlista transformacja to temat bardzo prywatny i bardzo osobisty dla każdego. Dlatego też podczas tych zajęć nie spodziewajcie się ode mnie recepty z dokładną frekwencją dla każdej osoby. Spodziewajcie się kierunków, inspiracji oraz oczywiście mocy, która będzie w stanie wyżywić, zasilić i zasiać w tkance wszechświata Wasze marzenie, życzenie, to co przyszliście sobą zmanifestować w takie miejsce, w rytuał, w ołtarz, w najprawdziwsze spotkanie z magią. Wrocław, wiecie doskonale o tym, że Akademia Duchowa uwielbia. Poza Warszawą jesteśmy we Wrocławiu najczęściej, dlatego też chciałabym podkreślić, że jest to taka nasza szansa na spotkanie się. Być może jedna z niewielu w tym roku. W związku z tym, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, chcecie się spotkać, zobaczyć i przede wszystkim zderzyć się z tym, jaką jakość energetyczną i muzyczną reprezentujemy po tak intensywnym czasie dochodzenia do formy, po tak intensywnych ćwiczeniach i między innymi po świątyni magii i muzyki, po prostu bądźcie. Kochani, weźcie swoje instrumenty, weźcie bębny, weźcie dzwonki, jakiekolwiek inne hałaśniki oprócz gwizdków, wuwuzeli, wiolonczeli i skrzypiec. Co tam jeszcze było na liście? Harfę możecie wziąć, ale nie grajcie standardów jazzowych na niej, jeśli mogę prosić. Więc weźcie ze sobą wszystko, czym będziecie mogli się wydźwiękowić na zewnątrz, ponieważ w transformacji bardzo ważne jest to, by utrzymywać balans i przepływ informacji pomiędzy tym, co wewnątrz i tym, co na zewnątrz. Nauczycie się więc komunikacji, nauczycie się wchodzić w taki kontakt, czy to z naturą, czy z kolorami naokoło, czy ze smakiem, czy przez każdy ze zmysłów, jak przez antenę, z odpowiednimi dla niego informacjami, tak by cały świat wspierał Was w tej transformacji, ponieważ ona jest fascynująca, dobra, wyjątkowa i naturalna nie tylko dla Was, ale do całej natury wokół, do wszystkiego, co nas otacza. No i oczywiście jest ogromną korzyścią dla każdej osoby, którą spotkacie, ponieważ możecie sobą zainspirować. Kochani, świetlista transformacja Wrocław, 11 maja. Spotkajmy się w najwyższej możliwej wibracji. Spotkajmy się w imieniu tego, co możemy osiągnąć i oczywiście w imieniu każdej wspaniałej energii, która zrodzi się w wyniku tego spotkania. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Cześć. Kochani, dodam jeszcze jedną rzecz. To jest tak oczywiste, że już o tym zapominam. Oczywiście można uczestniczyć w tych zajęciach poprzez webinar. Będziemy transmitować całe wydarzenie live. Możecie połączyć się z nami w tym samym czasie albo połączyć się z nami później, kiedy tylko będziecie mieli na to ochotę i możliwość. Pamiętajcie, transmitujemy dla Was. Możecie być z nami niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdujecie. Świetlista transformacja nie jest ograniczona ani czasem, ani miejscem. Dajemy Wam taką możliwość, taką frekwencję. Stwórzmy razem cud w tym świecie i wyjątkową substancję zwycięstwa. Amen.